Szymon, z perspektywy defensywy, ciężki mecz. No tak, no oczywiście, no graliśmy w osłabieniu, tak, już niemalże, no może nie od początku meczu, ale od połowy, pierwszej połowy, no gdzieś tam było ciężko, ta czerwona kartka wpłynęła na nas bardzo motywacyjnie, dał nam takiego kopa i dzięki temu właśnie, no wyszarpaliśmy to zwycięstwo i zasłużenie wygraliśmy. 60 minut blisko graliście w 10 przeciwko 11 zawodnikom zespołu lidera. Który moment był najtrudniejszy do wytrzymania? Myślę, że cały ten mecz był ciężki, ale wiadomo, te ostatnie minuty, te ostatnie 5 minut, kiedy już drużyna przeciwna naprawdę chciała strzelić tą bramkę, no to już byliśmy naprawdę, naprawdę mocno zdecydowani, żeby jednak dopchać ten wynik do końca. To na co was stać na ligowym finiszu? No oczywiście dajemy z siebie wszystko i walczymy do ostatniego meczu i oby tak dalej. Po drodze jeszcze konfrontacja z wiceliderem z Lędzi. Oczywiście, że tak. No pokonaliśmy lidera, dlatego wicelider nie jest dla nas przeszkodą. I jak się grało po tylu latach przerwy przy startowej 13? Zawsze tu dobrze i przyjemnie wrócić, zagrać przeciwko swoim byłym kolegom. A mecz, jak każdy chyba wiedział, spotkały się dwie najlepsze chyba te drużyny w tej lidze. Prowadziliśmy otwartą grę, chyba nie przestraszyliśmy się rekordu, który był tu wzmocniony zawodnikami z trzeciej ligi. Myślę, że kibice zobaczyli fajne spotkanie i gramy dalej, wszystko jest dalej w naszych rękach. Myślę, że te 5 meczów zweryfikuje, kto zasłużył na ten awans tej lidze i niech wygra najlepszy. Niemniej pierwsza porażka w sezonie musi być dotkliwa, zwłaszcza, że poniesiona no, za miedzą. No tak, no gdzieś tutaj chyba w A-klasie chłopaki nie przegrali żadnego meczu tutaj. Cała pierwsza runda i praktycznie do końca tej byliśmy bez porażki, ale tak jak mówię, no, spotkały się dwie dobre drużyny, zadecydowała jedna akcja. Taka jest piłka. No. Wygrał zespół na dzisiaj lepszy, lepiej zorganizowany chyba, ale my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Postawiliśmy się tutaj jak tylko najlepiej potrafiliśmy i oby do przodu. Zatem powodzenia na finiszu w lidze okręgowej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych na meczu. Marek, tylko jeden wątek po konfrontacji z GLKS-em Wilkowice. Potyczka rodzinna, konfrontacja szwagrów. Nie była to pierwsza nasza konfrontacja, że tak powiem. Długie lata graliśmy razem, ale już przeciwko sobie spotkaliśmy się na czwartoligowych boiskach, i gdzie ja grałem w Drzewiarzu, Mateusz w Spójni, później w Czechowicach. Ale wszystko odbywa się fair play. Wiadomo, no, na boisku nie ma sentymentów, ale już po meczu na pewno jest piątka zbita. Jakieś piwko później się wypije, zwłaszcza, że szykuje się ślub Mateusza już niedługo, więc na pewno to zostaje wszystko w takich bardzo zdrowych relacjach, więc wszystko okazało się fair play. 3 punkty cieszą. Myślę, że wywalczyliśmy zasłużenie, to zwycięstwo. No i tyle. 3 punkty zostały przy startowej 13, 3 punkty zostały w rodzinie. Jak najbardziej. Myślę, że ten weekend już jest bardzo udany. Trzecioligowcy wygrali, my wygraliśmy. Bardzo liczę, że również nasza drużyna futsalowa zwycięży, więc liczę na to, że ten weekend będzie z kompletem zwycięstwa.